Dzień dobry. W telewizji Zachód czas na powrót do krainy wspomnień sprzed lat. Ostatnie kilka audycji to wspomnienia wydarzeń, którymi interesowali się mieszkańcy Szczecinka w tamtym czasie, czyli wspominamy newsy. Te były różne, krótsze, tak zwane czytanki lub z obrazem na tak zwanym ofie, albo dłuższe z wypowiedziami zainteresowanych osób. Te drugie często były długie, bo wówczas wydawcy bali się skrócić wypowiedzi rozmówców, by ich nie urazić. Dziś jest nieco inaczej. W tych newsach odwiedzimy Telzas. Drzwi otwarte w firmach były czymś dosyć powszechnym. W ówczesnym zespole szkół rolniczych był konkurs orki, a telewizja Szczecin przyjechała do Szczecinka z turniejem Siódme Poty. Pokażemy także studio telewizji polskiej z naszym udziałem na Placu Wolności. Newsów było znacznie więcej, a więc wspominamy. Dobry wieczór, wtorek, Krzysztof Janczurewicz, zapraszam na aktualności. Dziś na cotygodniowych obradach zebrał się zarząd miasta. Wśród wielu tematów dyskutowano również o prywatyzacji tygodnika regionalnego Temat, wydawanego przez Zakład Kultury i Oświaty. Ponadto rozważano projekt uchwały Rady Miejskiej dotyczący zaproszenia rodziny z Kazachstanu, uzupełnienie projektu uchwały o zbyciu nieruchomości, wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wniosek Komendy Rejonowej w sprawie baru Karol, a także zapytanie Komisji Oświaty Kultury Rady Miejskiej w sprawie stypendium burmistrza. O ustaleniach poinformujemy w programie piątkowym. Jutro, to jest 22 października o godzinie 16, Komisja Oświaty i Kultury rozpatrzy podania o stypendium burmistrza miasta przyznawane studentom. Również jutro o godzinie 13 Komisja Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki omówi wnioski po kontroli, jaką w Zakładzie Budżetowym Ośrodek Sportu i Rekreacji przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. Konferencję prasową poświęconą zbliżającej się sesji Rady Miejskiej zorganizował dziś rzecznik prasowy Urzędu Miasta. Ostatnia sesja odbyła się przed wakacjami, to też na najbliższej przewidziano do rozpatrzenia aż 25 punktów. Konferencję prowadził Grzegorz Misiakowski, przewodniczący Rady Miejskiej, który omówił program najbliższej sesji przewidzianej na dzień 27 października. W porządku obrad przewidziano 25 punktów, w tym podjęcie kilkunastu uchwał. W czasie tej sesji nastąpi stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego Wiesława Szelonga i wstąpienie w to miejsce Macieja Reszkę z listy numer 5 Prawica dla Szczecinka. Będzie rozpatrywany wniosek o nadanie odznaki Zasłużony dla miasta Szczecinka Ryszardowi Zawadzie, trenerowi złotych medalistów z Honolulu. Radni ponadto dokonają zmian w budżecie miasta, podejmą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na drugi etap modernizacji oświetlenia w Szczecinku. Zapadną decyzje w sprawie warunkowego przekazania mienia komunalnego zakładowi energetycznemu. Pakiet uchwał będzie dotyczył miejskiej energetyki cieplnej, m.in. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MEC oraz o poręczeniu pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska dla MEC na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na gazowe. Ponadto radni zadecydują o poręczeniu pożyczki na zakup autobusów, o zbyciu i nabyciu nieruchomości, o zaproszeniu rodziny z Kazachstanu. Przewodniczący Rady złoży informację o działalności z okresu między sesjami. Komisja rewizyjna przedstawi wnioski z przeprowadzanych kontroli. Nie zabraknie pytań i odpowiedzi i innych ważnych informacji. Dziś od godziny 22 w całym mieście nastąpi przerwa w dostawie wody do mieszkań. Wody nie będzie do godziny 4 rano. Po wznowieniu dopływu może nastąpić zmętnienie wody, a także spadki ciśnienia na wyższych kondygnacjach. Przerwę w dostawie wody przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji tłumaczy koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych. W minioną sobotę z okazji Dnia Łącznościowca Telzas zaprosił do siebie wszystkich mieszkańców miasta. Dni otwartych drzwi coraz częściej przybliżają mieszkańcom zamknięte zazwyczaj zakłady pracy. Telzas mieści się przy ulicy Bugno. Głównym produktem tu wytwarzanym są wszelkiego rodzaju siłownie wykorzystywane w telekomunikacji, energetyce, obronności, górnictwie i na kolei. Techniczny postęp we wszystkich dziedzinach gospodarki jest bodźcem dla Telzasu w poszukiwaniu nowych rozwiązań. Jakość i niezawodność wyrobów firmy potwierdza certyfikat ISO 9001. Certyfikat obejmuje wszystkie procesy wytwarzania, począwszy od projektowania, poprzez przygotowanie i technologię produkcji, aż do pełnej obsługi klienta. Dzięki temu firma zyskała uznanie wśród szerokiego grona odbiorców krajowych i zagranicznych.
Produkty Telzasu to oprócz siłowni wszelkiego rodzaju przetwornice, tablice prądu stałego i zmiennego, generatory prądotwórcze, komputerowe systemy nadzoru. Telzas uruchomi zakupiony sprzęt, udzieli gwarancji na swoje wyroby i pracę i zapewnia jednocześnie serwis gwarancyjny. Do roku 80. byliśmy, tak jak wiele firm w Polsce, rzeczywiście monopolistą w zakresie naszej oferty produkcyjnej. W momencie pojawienia się firm konkurencyjnych, a więc w latach 90. musieliśmy po prostu bardzo szybko zaadoptować naszą technologię i ofertę produkcyjną do silnej, bardzo silnej konkurencji zachodniej. I w związku z tym podjęliśmy działania w zakresie prywatyzacji, jak również wprowadzenia nowej technologii poprzez własne opracowania, jak również zakup licencji z jednej firm zachodnich. Po kilku latach udało nam się rzeczywiście osiągnąć znaczący postęp i mogę powiedzieć, że w tej chwili firma jest na bardzo wysokim poziomie w zakresie technologii, w zakresie konstrukcji. Udaje nam się bardzo dobrze rywalizować i konkurować właśnie z firmami zachodnimi. Jako dowód mogę podać, że w chwili obecnej, no według oczywiście naszych pewnych szacunków, jest to około 45-50% rynku w zakresie urządzeń zasilających należy do Telzasu. Przy, tak jak powiedziałem, bardzo silnej konkurencji firm zachodnich i mogę tu wymienić firmy z Niemiec, firma Benning, firma szwajcarska Ascom, czy nawet taki potentat. Oczywiście to dotyczy działu zasilania, jak na przykład Ericsson, czy nawet, bo też sprzedaje w Polsce firma ABB, również tego typu urządzenia. I to, co osiągnęliśmy przez te parę lat, między innymi uzyskaliśmy również certyfikat ISO 9001, pozwoliło nam po prostu osiągnąć ponownie pozycję, powiedziałbym, lidera na rynku polskim. Jak również w ostatnich dwóch latach rozpoczęliśmy, co prawda jest to na razie kilkuprocentowy, ale eksport i na zachód, i na wschód. Więcej o Telzasie w dalszej części naszego programu. W Zespole Szkół Rolniczych w Mienoś w sobotę i niedzielę odbywał się trzeci międzywojewódzki konkurs Orki. W konkursowe szranki stanęło 12 zawodników z 11 szkół województw Słupskiego i Koszalińskiego. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Rolniczych w Świątkach we współpracy z Wydziałami Rolnictwa Urzędów Wojewódzkich w Koszalinie i Słupsku. Każdą ze szkół rolniczych uczestniczących w konkursie reprezentował jeden uczeń wyłoniony w eliminacjach szkolnych. Jedynie Zespół Szkół Rolniczych ze Świątek miał podwójną reprezentację. Oprócz zawodnika wyłonionego w eliminacjach startował również ubiegłoroczny zwycięzca drugiej edycji konkursu. Każdy z zawodników miał za zadanie na wylosowanym poletku wykonać dwa rodzaje orki, orkę siewną i zimową. Orki te różnią się m.in. głębokością i wielkością skiby. Komisja konkursowa dokonywała pomiarów w kilku miejscach po to, by mieć jak najlepszy obraz wykonanej pracy. Oceniano również prostolinijność, pracę pługa, wygląd bruzdy wstępnej, a także wygląd zaoranej powierzchni. Komisja mogła karać zawodników za różne niedociągnięcia, w tym za przekroczenie limitu czasu. Komisji konkursowej przewodniczył Wojciech Knerowicz z Politechniki Koszalińskiej. Pierwsze miejsce w tym prestiżowym konkursie wywalczył Mariusz Zawolski z Zespołu Szkół Rolniczych w Gościnie przed Jackiem Sobczakiem ze szkoły w Świdwinie. Reprezentant Zespołu Szkół Rolniczych ze Świątek, Rafał Janocha, musiał zadowolić się trzecim miejscem. Po zakończonym konkursie uczestników i kibiców zaproszono na występy artystyczne. Na kolejnej szczecineckiej ulicy będzie wprowadzone ograniczenie ruchu ciężkich pojazdów. Tą ulicą jest ulica Warińskiego, przy której zlokalizowane jest m.in. Centrostal, Polszpan i Centrala Nasienna. W tej sprawie informowali nas pracownicy Referatu Inwestycyjnego Urzędu Miasta. W nawiązaniu do artykułu, jaki ukazał się w dzisiejszym Głosie Koszalińskim, chciałbym po prostu wyjaśnić te kwestie, które zostały tam poruszone, to znaczy konkretnie chodzi o zamknięcie ruchu na ulicy Warińskiego. Więc przede wszystkim nie chodzi o zamknięcie dla ruchu w ogóle tej ulicy, ale tylko o ograniczenie dostępu, że tak powiem, pewnych pojazdów, to znaczy ograniczenie nośności dla pojazdów powyżej 5 ton.
Takie ograniczenie jako zarząd drogi zamierzamy wprowadzić od dnia 1 listopada, przepraszam, 1 grudnia. Na czas określony oczywiście, jak długo to ograniczenie będzie obowiązywało, no zależy od tego, jak szybko uda nam się zmodernizować tą ulicę. Po prostu ulica w tej chwili nie odpowiada parametrom dla ruchu ciężkiego, dla pojazdów ciężkich, które po prostu no, są użytkownikami tej ulicy. Dlatego no, uważaliśmy za swój obowiązek, żeby zwrócić się do zarówno do właściciela drogi, którym jest wojewoda, jak i do przedsiębiorstw, które po prostu głównie użytkują tą drogę, a w zasadzie samochody związane, że tak powiem, z działalnością tych przedsiębiorstw. Głównie tu chodzi o firmę Polszpan, Centrostal, Cebut, STW. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zakłady te no, są, że tak powiem, zobowiązane do świadczenia pewnych, do ponoszenia pewnych kosztów utrzymania ulic. Zależne jest to oczywiście od obciążenia, że tak powiem, przez pojazdy, które obsługują daną jednostkę, jaki jest ich udział w ogólnym obciążeniu pojazdami danej ulicy. Telewizja Szczecin zafundowała wielką sportową zabawę dla dzieci ze wszystkich szczecińskich szkół oraz dla dzieci ze szkoły w Barwicach. Impreza pod nazwą Siódme Poty zgromadziła rekordową liczbę kibiców, sportowców i ciekawskich. W konkurencjach sportowych udział brali uczniowie od klas pierwszych do siódmych oraz nauczyciele. Po poniedziałkowych eliminacjach do finału dotarły trzy szkoły. Szkoła numer 1, numer 7 oraz szkoła podstawowa z Barwic. W finale najlepszą okazała się szkoła podstawowa numer 1 ze Szczecinka przed szkołą numer 7 oraz przed Barwicami. Proszę powiedzieć nam troszeczkę o tym konkursie, bo w Szczecinku ten konkurs po raz pierwszy jest. Tak, w Szczecinku po raz pierwszy Siódme Poty się odbyły. To dlatego, że wcześniej Siódme Poty odbywały się tylko w mieście Szczecin. To było 3 lata temu podczas pierwszej edycji. Podczas drugiej edycji już Siódme Poty zawitały do wszystkich miejscowości województwa szczecińskiego, a teraz podróżujemy po trzech województwach. W województwie szczecińskim, koszalińskim i słupskim. Chyba głównym celem tego konkursu jest po prostu zabawa. Tak, tak, to jest, to przede wszystkim o to chodzi właśnie. Zdarzają się czasami takie programy, że i to najgorsze jest to, że to właśnie nauczyciele podchodzą zbyt poważnie do tych siódmych potów i ta postawa nauczycieli źle troszeczkę też wpływa na samych uczniów szkół. Bardzo się denerwują, przeżywają swoje porażki, trudno im się z tym pogodzić, ale my zawsze podkreślamy, że to jest przede wszystkim zabawa, świetna okazja, aby poznać kolegów, koleżanki z innych szkół, z innych ulic, z innych podwórek, żeby po prostu się spotkać, pobawić, pokrzyczeć. Czy tutaj zabawa w Szczecinku nie odbiegała jakoś inaczej od pozostałych szkół? Po prostu zgodnie z planem wszystko szło? Tak. Wszystko zgodnie z planem i muszę szczerze przyznać, że atmosfera była fajna. Właśnie nie było tutaj w Szczecinku takich problemów, z jakimi się spotykaliśmy kiedyś w przeszłości, kiedy no były jakieś protesty. Wiadomo, że zawsze jak ktoś chce, to będzie się doszukiwał jakichś niedociągnięć, błędów, ale my naprawdę staramy się wszystko przeprowadzać bardzo uczciwie. Są sędziowie, którzy pilnują, aby te konkurencje i sportowe, i edukacyjne przebiegały prawidłowo. Nikogo nigdy nie faworyzujemy i tutaj w Szczecinku chyba to zostało zrozumiane, po prostu zaufano nam. My za to bardzo dziękujemy wszystkim właśnie szkołom, które tutaj w Szczecinku wystąpiły, bo atmosfera była bardzo fajna, wszyscy fajnie się bawili i my dzięki temu jesteśmy też zadowoleni. W wielkim finale dzisiaj zwyciężyła szkoła numer 1. Co dalej z tą szkołą? Czy ona po otrzymaniu tych nagród jeszcze gdzieś będzie występowała? Uczestniczyła w zawodach? Tak, tak. Szkoła podstawowa numer 1 ze Szczecinka zmierzy się ze zwycięzcami siódmych potów z Koszalina i z Kołobrzegu i to będzie wielki finał siódmych potów w województwie koszalińskim. A potem zwycięzca tego finału województwa koszalińskiego zmierzy się już w super wielkim finale siódmych potów, gdzie wystąpią trzy szkoły, najlepsze szkoły z województwa szczecińskiego, koszalińskiego i słupskiego. Jeszcze proszę nam powiedzieć, bo z pewnością to wszystkich będzie interesowało. Kiedy emisja programu właśnie tutaj ze Szczecinka? Pierwszy program ze Szczecinka,
jeszcze ten eliminacyjny program będzie emitowany mniej więcej za 7 tygodni na antenie programu drugiego. Siódme poty są emitowane w każdą sobotę o godzinie 8.30 na dwójce. Trzeba śledzić to, bo trudno mi w tej chwili jest powiedzieć, na jakim etapie są siódme poty, jeśli chodzi o emisję. Prawdopodobnie teraz są emitowane odcinki z Koszalina. Potem przyjdzie kolej na Szczecinek i ten pierwszy program ze Szczecinka będzie mniej więcej za 6-7 tygodni, a potem kolejne te, które tutaj były nagrywane, czyli trzy eliminacyjne i finał ze Szczecinka. I tak na koniec proszę jeszcze kilka słów o sobie. Czy występujesz w telewizji Szczecin i co konkretnie, jaką działkę tam masz? No ja tam się zajmuję pracą w redakcji sportowej. Przede wszystkim takie programy właśnie prowadzę, relacje, komentuję mecze. Czasami programy, które przygotowuję wspólnie z kolegami z telewizji Szczecin, można obejrzeć właśnie na dwójce, tutaj także w Szczecinku. No, z telewizją Szczecin, tutaj w Szczecinku już jest gorzej, nie docieramy niestety, bardzo żałujemy, ale czasami nadajemy swoje programy właśnie na dwójce. To są programy w niedzielę, w sobotę, są programy regionalne, także Kronika przecież jest tutaj oglądana i nasze materiały na pewno oglądacie. A tak to w ogóle pochodzę z tego województwa, z koszalińskiego, bo się urodziłem w Koszalinie, chodziłem tam do podstawówki, do średniej szkoły, potem na studia wyjechałem do Szczecina, no i już po studiach zostałem w Szczecinie. I na koniec tradycyjnie pozdrowienia dla telewizów Telewizji Zachód. Pozdrowienia dla telewizów Telewizji Zachód od ekipy Siódmych Potów ze Szczecina. Dziękuję. Minioną niedzielę w samo południe Szczecinecki Plac Wolności został zamieniony na studio telewizyjne pod chmurką. Stało się tak za sprawą telewizji Szczecin, która nagrywała program o pracy samorządu Szczecinka. Do udziału w programie zaproszono przedstawicieli władz samorządowych w osobach wiceburmistrza Jana Janczewskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Grzegorza Misiakowskiego i dyrektora Zakładu Budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Piotra Nowakowskiego. Opozycję reprezentował Witold Gładkowski, przewodniczący klubu radnych SLD. Środowisko dziennikarskie, nasz współpracownik Ryszard Bańka. Program prowadziła Kinga Brandy ze Szczecina. Zaproszono również Andrzeja Juniewicza, ale przedstawiciele władz miasta nie wyrazili zgody na jego udział w nagraniu w ich obecności. Realizatorzy programu nagrali Juniewicza oddzielnie i wmontowali w treść programu. Przeprowadzono również sondę uliczną na temat pracy samorządu. W konkluzji wyszło, że samorząd szczecinecki jest odzwierciedleniem postaw mieszkańców miasta ze wszystkimi podziałami i sprzecznościami. Nikt nie potępiał samorządu, każdy podkreślał, że jego działanie mieści się w granicach stworzonych przez wyborców możliwości. Audycja ta była wyemitowana w programie drugim Telewizji Polskiej Dziś o godzinie 17.30. Nasz pociąg wspomnień zatrzymał się. Dojechaliśmy do dnia dzisiejszego. A ja zapraszam Państwa na kolejną pozycję programu Telewizji Zachód i na naszą stronę www.tvzachód.pl i na naszego Facebooka. Do zobaczenia.